Witam na moim kanale Pompa Ciepła jak zrobić. Dzisiejszym bohaterem tego filmu będzie bateria litowo-żelazowo-fosforanowa, w skrócie zwana LiFePO4. Do najbardziej tutaj rozpowszechnionych baterii tego typu są to baterie 3,2 V o pojemności 280 Ah. Jest to bateria idealna do zastosowań w systemach magazynowych energii, a także instalacjach off-gridowych. W tym filmie chciałem się podzielić z Wami swoim doświadczeniem, jak też to chciałem zakupić, jak chcę zakupić oczywiście, bo będę miał tutaj większą ilość tych baterii, dlatego bardzo, bardzo mocno skupiłem się tutaj na tych bateriach i szukałem tutaj różnych źródeł, nie tylko tutaj na AliExpress czy na Alibabie, a także na tutaj rynkach oczywiście polskich. Także trzeba tutaj wziąć pod uwagę różne aspekty. Teraz na rynku jest masa tych baterii i naprawdę ciężko wybrać coś dobrego, dobrej cenie i oczywiście, żeby było to jakoś w miarę dobrej jakości, bo teraz jak widzicie jest dużo tutaj na rynku, przeważnie tutaj w takich portalach jak AliExpress czy Alibaba, dużo takich sprzedawców, handlowców, którzy można powiedzieć sprzedają takie baterie, ale też można po prostu kupić baterie, które my po prostu nie chcemy. Czasami jest tak, że tutaj oferują niektórzy handlowcy takie baterie jak, oczywiście wszystkie te marki są chińskie, najbardziej chyba na rynku bardzo znane są i naprawdę tutaj dobre takie baterie jak EV Energy, KLB czy KTL, Hitium czy dużo, dużo innych. Nie wiedziałem, że w ogóle istnieją. Ale też istnieją takie różne marki, które nie są popularne i na te marki oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że nie są znane i po prostu też nie są jakieś przetestowane i można po prostu kupić markę znanych firm pod jakąś marką nieznaną, także też tak się zdarza. Nawet jak się zdecydujemy tutaj na kupno takich baterii przez takie portale jak AliExpress czy Alibaba. Warto sobie tutaj poczytać sprawdzenie opinii klientów, co piszą na ten temat, bo generalnie jeżeli mamy tutaj do czynienia z jakimś dobrym handlowcem, to taka opinia po prostu powinna być tutaj pod nim. No i warto się tutaj tym zainteresować. Warto też zobaczyć, czy ten sprzedawca ma jakieś, nie wiem, certyfikaty na te ogniwa, które po prostu jest jakieś świadectwo, że są jakieś, można powiedzieć, dobrego źródła. Najbardziej ważna sprawa przy kupnie takich baterii od takich sprzedawców jest gwarancja i polityka zwrotu oczywiście. Dużo tutaj sprzedawców oczywiście podają, że można oczywiście zwrócić w przeciągu 30 dni, no ale z tą też gwarancją też jest różnie, no ale nawet z tą polityką zwrotu, jeżeli zakupimy takie baterie przykładowo z Chin i one bardzo często są opisywane, że są po prostu z jakiegoś źródła tutaj europejskiego, z magazynu europejskiego, ale bardzo często się zdarza tak, że to jest nieprawda i one są po prostu przesyłane tutaj drogą tutaj lotniczą po prostu przez jakieś firmy tutaj transportowe. Najczęściej to są firmy typu DHL. Jeżeli po prostu taka bateria, takie baterie, jeżeli dostaniemy tutaj do domu, oczywiście trzeba je sprawdzić przed użyciem, czy wszystko gra. Zaraz powiem, na co zwrócić uwagę. Ale gdyby nawet te baterie nam się nie spodobały, czy byłyby jakieś wady ukryte, które po prostu sprzedawca nie powiedział, lub po prostu parametry ich nie są takie, jakie powinny. No i teraz jest problem, bo oczywiście można je zwrócić, ale za zwrot trzeba zapłacić. Jeżeli się kupuje jakąś większą ilość typu, na przykład jak ja chcę kupić 32 sztuki takich baterii i zrobić magazyn 30-kilowatowy, no to każda bateria waży około 5 kilo. No to teraz można policzyć, jaka waga jest i jaki będzie koszt wysłania z powrotem tych baterii do handlowca, który je po prostu sprzedał. Także to na to trzeba też zwrócić uwagę i chyba to jest najbardziej taka, można powiedzieć, bardzo rzecz, która odstrasza tutaj, można powiedzieć, kupujących. Warto sobie tutaj też zadać pytanie, no co chcemy, jeżeli to po prostu jest jakaś firma, no to oczywiście musi być gwarancja, no to i każdy tutaj produkt, który kupujemy przykładowo w Unii Europejskiej, ma taką gwarancję i możemy tutaj bez problemu to zwrócić. No właśnie gorzej tutaj z produktami z Chin. Jeżeli wiadomo, te ceny tych baterii też nie są jakieś małe. Tutaj już w grę wchodzą nie 20 zł, 30 zł, czy tam 100 zł, że po prostu możemy na to machnąć ręką, ale tu już wchodzą konkretne pieniądze, takie jak w moim przypadku. Jeżeli chcę zakupić 32 sztuki, no to trzeba się liczyć z
z kwotą około 8 tysięcy złotych, także suma nie jest jakaś mała i na to trzeba też zwrócić uwagę. Z mojego doświadczenia też oczywiście bardzo dużo czasu spędziłem tutaj na szukanie takich odpowiednich baterii dla siebie i doszedłem do wniosku po analizie takiej, którą po prostu sam przemyślałem, wszystkie za i przeciw, zdecydowałem się na kupno też od handlowca, oczywiście od producenta chińskiego, od handlowca chińskiego, ale który ma swój magazyn już w Polsce. I wtedy, gdyby była taka sytuacja, że po prostu ta bateria coś jest ze mnie, tak? Oczywiście możemy zwrócić już tutaj do tego magazynu i w tym magazynie po prostu możemy te baterie, można powiedzieć, zrobić tak zwany zwrot. Także drugą sprawą, którą zdecydowałem się właśnie w taki sposób kupna tych baterii, jest to, że można sobie do tego magazynu osobiście podjechać i oczywiście sobie je sprawdzić, każdą jedną sztukę. Przy zakupie takich baterii, żeby sprawdzić wszystkie parametry, które są podstawą, czy ta bateria jest dobra. Parametry, jakie możemy na miejscu sprawdzić, to oczywiście musimy mieć miernik tutaj, miernik z tak zwaną rezystancją wewnętrzną, który nam mierzy rezystancję wewnętrzną baterii, a także napięcie, które po prostu ta bateria posiada. Oczywiście te baterie już powinny być naładowane odpowiednio do nominalnej tutaj swojej wartości. Rezystancja wewnętrzna musi być też taka, jaka producent podaje, bo zanim kupuje się takie baterie, oczywiście trzeba się spytać o jaką specyfikację techniczną. Przeważnie takie baterie tego typu, jakie ja chcę kupić, to są oczywiście też producenta EVE Energy. I tutaj on podaje, że rezystancja powinna się mieć między 0,15 a 0,20 milioma. I w tym przedziale powinniśmy się znaleźć. Jeżeli te baterie po prostu są, ta rezystancja jest wyższa, to znaczy, że te baterie po prostu już są albo zużyte, albo no, jakiś po prostu mają defekt i inną sprawą. Drugą sprawą, co możemy na miejscu też sprawdzić przy odbiorze takiej baterii, jest QR kod. QR kod powinien się znajdować na każdej baterii, który po prostu możemy sobie za pomocą telefonu zeskanować tą baterię i mamy tutaj wszystkie dane, które po prostu potrzebujemy. Przeważnie są to no, najbardziej tutaj danymi takimi jest, jak kto jest producentem, kiedy zostały wyprodukowane, pojemność, wiadomo, pojemność tej baterii, seria, no i oczywiście tam powinna być też taka mała zmianka, jaka to jest typ baterii. Takie baterie tutaj można podzielić na trzy klasy. Najwyższą klasą jest klasa A, oczywiście jest to klasa, są to baterie klasy, które oznaczają się najwyższą jakością, produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami kontroli jakości, a także posiadają idealnie dopasowaną pojemność, niską wewnętrzną rezystancję oraz stabilne parametry. Następną klasą jest klasa B. Jest to klasa B, która też bardzo często się też pojawia i to już są baterie oczywiście, które też są o dobrych parametrach, ale mogą mieć drobne odchylenia od pojemności, rezystancji lub żywotności. Mogą pochodzić po prostu z nadwyżek produkcyjnych lub mieć minimalne defekty estetyczne lub mechaniczne, cokolwiek. No już najgorsza klasa w sumie C, no ja akurat się jeszcze z taką nie spotkałem. Ogniwa takie pochodzą z recyklingu, regeneracji lub takie, które nie przeszły kontroli jakości w pełni według normy. Mogą mieć zauważalne obniżoną pojemność, wyższą rezystancję lub wewnętrzną, wyższą rezystancję wewnętrzną i skróconą żywotność. No oczywiście to się tyczy tego, że po prostu takie baterie już po prostu są no, złej jakości i nie będziemy się po prostu cieszyć nimi zbyt długo. To chyba wszystko, co możemy sprawdzić na miejscu z taką baterią. No oczywiście wszystkie te baterie, jeżeli już przywieziemy do domu, oczywiście trzeba by było zrobić tutaj test pojemności, czy faktycznie te baterie mają swoją pojemność taką, jaką producent tutaj wskazał. Generalnie powiem Wam, że no są niektóre, też oglądałem na niektórych filmach, że no niby baterie fajne, super, hiper, a te pojemności po prostu nawet nie dochodziły do tych nominalnych. Także warto się tutaj przed użyciem, warto zrobić taki test pojemności. No oczywiście zrobić różnego rodzaju tutaj też czynności, które sprawią, że te baterie będą dłużej nam tutaj sprawiały frajdę i frajdę z użytkowania. Generalnie powiem Wam, takie baterie, które mają już 6000 cykli, no to już można powiedzieć, że można się już cieszyć dłuższym czasem. I takie baterie, jeżeli będą dobrze tutaj połączone, dobrze tutaj użytkowane, połączone oczywiście z BMS-em,
który po prostu nadzoruje tutaj pracę tych baterii, powinniśmy się cieszyć długą pracą, przynajmniej przez te dobre 5 lat, a może i nawet więcej, jeżeli będziemy je tutaj dobrze używać, w sensie będą dobrze użytkowane. Jeśli w tym filmie czegoś nie powiedziałem, czy coś jest niejasne, oczywiście możecie napisać w komentarzu. Chętnie się też podzielę Waszą opinią, co Wy o tym sądzicie, także zapraszam do komentowania, a także zapraszam do następnych filmów. Pozdrawiam, cześć!